Cześć wszystkim, z tej strony Ignacy, i rozpoczynamy tutaj taką nową serię na naszym kanale poświęconą prezentacjom poszczególnych frakcji. Jest to seria skierowana głównie do ludzi początkujących, ale myślę, że też, jeżeli jesteś powracającym graczem, to możesz się co nieco z dowiedzieć z niej. No i zaczniemy oczywiście od frakcji podstawowych, aby omówić ich poszczególne cechy, zalety, wady. No i pierwszą taką frakcją, oczywiście, jest Moloch, czyli przyczynek do. Końca ludzkości. No i co? Zacznijmy może od tego, czym charakteryzuje się Moloch. Moloch charakteryzuje się naprawdę dużą różnorodnością jednostek tak walczących wręcz, jak i strzeleckich. Cecha sztabu Molocha to jest plus do siły strzału przystających jednostek. Jest to szczególnie użyteczna umiejętność w momencie, kiedy potrafimy ustawić malutkie kombosy, chociażby podpinając Takiego oto szturmowca, wtedy on w inicjatywie 2 strzeli za 2 i w inicjatywie 1 strzeli też za 2. Czyli nagle robimy ze zwykłej jednostki zabójczą maszynę, bijącą za 4 punkty obrażeń. No ale dobra, co my tu mamy? Jak widać, moloch posiada bardzo dużo różnych jednostek. Ich przeważającą cechą jest wytrzymałość. Ma ich naprawdę dużo. Wytrzymałość jest to taka cecha, która pozwala na otrzymanie większej ilości obrażeń niż jest to przewidywane przez defaultowe jednostki. Czyli innymi słowy, jeżeli taka jednostka miałaby zginąć, a ma punkt wytrzymałości, no to zamiast ginąć, kładziony na niej znacznie krany. Także moloch posiada bardzo wiele jednostek wytrzymałych, ale również i pancernych pancerz, jest to ten czarny bok sygnalizuje on mniej więcej to że siła każdego strzału, który miałby być skierowany w ten boczek jest zniwelowana o 1 czyli jeżeli strzelamy strzelcem o sile strzału 1 no to z oczywistych względów taki strzał jest całkowicie wybroniony przez taką jednostkę Molocha na co jeszcze warto zwrócić w ogóle uwagę Moloch posiada tylko jeden żeton ruchu więc jest to frakcja naprawdę bardzo mało mobilna, więc prawdopodobnie, gdy wystawiamy swoje jednostki na planszę, no to musimy się skupić na tym, żeby one coś robiły do końca gry. Oprócz tego mamy tu naprawdę potężną, potężny pakiet, plejadę odepchnięć. Te odepchnięcia działają w taki oto sposób, że wybieramy swoją jednostkę, dowolną jednostkę... Od której możemy odpychać, i w momencie, w którym mamy jednostkę przeciwnika, możemy ją odepchnąć. Odepchnięcie działa na tej zasadzie, że jednostka odpychana musi się oddalić o jedno pole. Jeżeli do wyboru są różne pola, no to wtedy odpychany wybiera to pole. Więc teraz myślę, że mógłbym przejść do tego, jaka jest taka podstawowa strategia Molocha, która się wyłania z niego. Mianowicie, mamy swój sztab. Sztab w większości przypadków postawimy molochem w rogu. A dlaczego? Ano właśnie z powodu tych żetonów odepchnięć, które sukcesywnie będą w stanie nas bronić przed frakcjami walczącymi wręcz. Większość takich frakcji właśnie jak Borgo czy też Hegemonia posiada małą ilość strzelców, więc takie odepchnięcia dosyć ładnie są w stanie nam bronić sztab. Oprócz tego, tak jak wspomniałem wcześniej, mamy wiele wytrzymałych, tudzież pancernych jednostek, a jest to jednoznaczne też z tym, że większość naszych jednostek po prostu przeżyje wiele bitew. Kontynuując jeszcze taki rys mm, głównych cech Molocha, warto zwrócić uwagę na to, że posiada naprawdę przyjemne moduły. Są to moduły do inicjatywy czy też do strzału. Ale jest też tutaj moduł zwany mózgiem i on dodaje zarówno do siły strzału jak i do siły ataku. Jest to bardzo potężny moduł. Oprócz tego mamy w tej frakcji naprawdę ciekawy żeton. Jest to działko Gaussa. Działko Gaussa atakuje może i w jedynce, ale jest wytrzymałe. Natomiast jego cecha jest taka, że trafia na wszystkie jednostki na linii. Czyli w momencie w którym sobie wyobrazimy że tak jak teraz to działko Gaussa stoi w tym oto miejscu, no to ono uderzy w każdą jednostkę znajdującą się tutaj na linii. Więc jeżeli tylko uda się mu zaatakować, o to możemy nieźle namieszać w szykach wroga. Z jednostek wartych uwagi na pewno jest to też sieciarz. Sieciarz z ustawieniem dwóch sieci. No, nie powiem, jest to jedno z najlepszych ustawień w ogóle sieci w Neurosimie, bo genialnie sprawdza się w defensywie. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której nasz sztab jest ustawiony w rogu, a my za pomocą sieciarza bronimy aż dwóch pól: jednego prawdopodobnie strzeleckiego przeciwnika, a drugiego próbującego nam wyeliminować tu obstawę. Więc zróbmy tutaj taki przykładowy scenariusz: moment, w którym załóżmy, mieliśmy jeszcze tutaj blokera i takiego oto obrońcę. To jest bardzo częsty widok u molocha. No, i ten widok jest jak najbardziej pożądany. Chcemy móc się bunkrować i jakoś tam troszeczkę próbować siekać przeciwnika. Więc główną strategią, jak już wspomniałem, jest bunkrowanie się. Używamy do tego żetonów odepchnięć wytrzymałych jednostek. A teraz, już tak o tych jednostkach opowiem, o których troszeczkę nic nie wspominałem. Jeden z ważniejszych i istotniejszych jednostek molochowych to są ci dwaj łowcy. Są to jednostki w inicjatywie trzeciej i atakujące w aż czterech kierunkach. Stanowią piękne narzędzie do kontroli planszy, bo jak widzimy taka jednostka jest w stanie pokryć aż tyle pól, a łącząc to chociażby jeszcze z jednym modułem inicjatywy, uzyskujemy czwórkę bijącą w aż czterech kierunkach. Na pewno także żetonem, o którym nie wspomniałem, a zasługującym na uwagę, jest żeton bomby. Bomba jest czymś, czego wielu graczy boi się jak ognia. I jest to żeton, który zdecydowanie potrafi namieszać, ponieważ możemy go zrzucić na dowolny, dowolne pole, tak aby jej pole rażenia było takie, że punkt środkowy, a także Cały jakby promień wokół tego środka eksplozji otrzymuje jedno obrażenia. Oczywiście, jako że jest to to natychmiastowy. Taka akcja nie rani sztabów, no ale rani wszystkie jednostki, w tym też nasze, co wydaje się, słabe, ale jak uświadomimy sobie to, że jest to jedna z podstawowych frakcji, która posiada no naprawdę dużą ilość wytrzymałych jednostek, to zrzucenie takiej bomby nagle okazuje się. Hmm. Nawet korzystne, bo wielce prawdopodobnym, że my przetrwamy tą bombę, a przeciwnik już nie. Hmm. Oprócz tego, tak jak wspomniałem, pakiet modułów, jednym z istotniejszych i ważniejszych takich pakiecików jest matka. Matka to jest podwojenie ataku w inicjatywie jeden niższej od najniższej inicjatywy danej jednostki. Czyli możemy mieć sytuację, w której na przykład... Łowca, podpięty pod matkę, zaatakuje zarówno w inicjatywie trzeciej w tych czterech kierunkach, jak i w inicjatywie drugiej powtórzy swój atak. Więc możemy sobie dość łatwo wyobrazić sytuację, w której wzmocniony szturmowiec od naszego sztabu, podpięty pod na przykład oficera, i z zmontowanym wzmocnieniem od matki, będzie strzelać przez całą planszę za. Trzy punkty obrażeń w inicjatywie drugiej, pierwszej i zerowej. Więc jeżeli wyobrazimy sobie, że sztab Borgo stoi na krańcu planszy i mamy idealną rękę i możemy wywołać tą bitwę, no to, to prawdopodobnie przeciwnik raczej się już nie pozbiera. Oprócz tego, moloch nie posiada dużej ilości bitew, jeżeli już o bitwach mowa, bo są to tylko cztery żetony, i raczej nie powinien wywoływać bitew w momencie, w którym miałby stracić zastawę sztabu. Także to też jest taka kontynuacja tej myśli, że za wszelką cenę staramy się mieć otoczone trzy pola. Z rzadka można też grać molochem w ustawieniu trochę takim bardziej narożnym, no bo wtedy uzyskujemy trochę więcej pól do wzmocnienia sobie cechy strzeleckiej, no ale jednak. Większość graczy preferuje to wystawienie w bo jest ono łatwiejsze do defensywy i, i tutaj bronienia go. I to jest taki bardzo szybki rys tej frakcji. Z takich ciekawych jeszcze jednostek, o których nie wspomniałem, jest to Clown. Clown działa na bardzo podobnej zasadzie co bomba molochowa, czyli może eksplodować, tylko że on eksploduje w inicjatywie drugiej. I zadaje rany również sztabom, więc odwrotnie, od że to natychmiastowego. No, ale jednak musi dotrwać do tej inicjatywy drugiej, żeby był w stanie zaatakować. Także podsumowując, jeżeli jesteś nowy i chciałbyś dowiedzieć się, a raczej przetestować, jak to jest grać Molochem, to zawsze pamiętaj o tym, żeby trzymać defensywę. Jeśli nie musisz, Nigdy nie wywołuj bitew, niech zrobi to przeciwnik. A ty skutecznie będziesz sobie uzupełniać swój murek żetonami, bo skoro nie masz dużej ilości żetonów natychmiastowych, a masz dużo jednostek, no to wielce prawdopodobnym, że dostaniesz rękę, która pozwoli ci uzupełnić e, dziury. Oprócz tego, jeżeli już jakiś niemilec podejdzie pod swój sztab, no to odpychaj. Odpychaj, odpychaj. Jeśli to ci nie wyjdzie, jeżeli zostaniesz zalany na planszy. Pamiętaj, że zawsze istnieje taki oto cukiereczek, możesz go zrzucić e, chociażby na cały sztab e, mutantów. No i co? E, życzę powodzenia w boju molochem, jest to jedna z ciekawszych frakcji podstawowych, niegdyśniejsza moja ulubiona i e, sprawdza się bardzo dobrze nawet po latach e, w potyczkach z tymi nowszymi frakcjami, co genialnie świadczy o niej. Także to by było na tyle. Jeżeli coś mi umknęło lub macie jeszcze jakieś inne rady, możecie je oczywiście pisać w komentarzach. I liczę, że ludzie zaczynający przygodę z naszą ukochaną grą uzyskają coś fajnego z tego filmiku. Dzięki, Siemano.